Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy masę orzechową do ciast, babeczek i innych słodkich wypieków. Ja ją użyję do piernika. Zapraszam Was na krótki filmik i do wspólnego przygotowywania tej masy. Do przygotowania masy orzechowej do piernika, można tą masę orzechową również wykorzystać do innych ciast, potrzebujemy 300 g orzechów włoskich, pół szklanki cukru, pół szklanki mleka. Do tego będzie kieliszek spirytusu lub 2 kieliszki wódki. Do rondelka przekładamy masło, wlewamy mleko, dodajemy cukier i masę ogrzewamy, aż masło całkowicie się rozpuści. Orzechy należy zmielić, ja użyję do tego młynka. Mleko już się zaczyna gotować. Ja to wszystko jeszcze wymieszam. I teraz do mleka pomału wsypuję orzechy. Następnie całość zagotuję. Po zagotowaniu masę orzechową odkładamy do całkowitego ostygnięcia. Masa orzechowa do ciast jest naprawdę bardzo smaczna. Ona jest jeszcze letnia, ale zobaczcie, jaka już jest fajnie gęsta. I teraz, jak ona już przestygła, wlewamy 60 ml spirytus. I dokładnie mieszamy. Moi drodzy, masa z orzechów włoskich jest masą bardzo smaczną, tylko alkoholu w niej tak naprawdę nie czuć aż mocno. Jak ona zastygnie, będzie całkowicie gęsta, ja użyję ją do przełożenia piernika. Polecam tą masę również do przełożenia biszkoptów, napełnienia babeczek lub jakichś innych słodkich wypieków. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.